będzie oziewany weta amerykańskiego. Dlatego tutaj mówimy o kolonializmie. To jest kolonializm amerykański. Ale okupacja izraelska to jest okupacja kolonialna przywłaszczenia. Dlatego tutaj mówimy, że historia nie zaczęła 7 października. Od 1948 roku, szanowni państwo, Izrael dokonuje swoje barbarzyńskie masakry przeciwko cywilom. Mamy liczyć, mamy przypomnieć wam o tych wszystkich masakr, kiedy świat zaczął mówić, po co tego było 7 października, musi wam i musi ich przypomnieć, że cały czas opowiadaliśmy, cały czas mówiliśmy o zbrodniczej okupacji, o zbrodniczą koalicją izraelską, która rządzi w Tel Awiwie. Historia nie zaczęła 7 października. Historia zaczęła w 1948 roku przeciwko naszemu narodowi. Dlatego podwójnych standardów wystarczy. Już rozumiemy wszystkiego. Już nie możemy po prostu wytłumaczyć naszym dzieciom. Dlatego to wszystko jest. A dlaczego są prawa międzynarodowe? Bo co istnieje ONZ, jeżeli nie ma prawa ochronić cywilów? Ale o tym mowa. Przecież sekretarz generalny mówił ONZ-u, Guterres mówił o tym, co się dzieje w strefie Gazy. Komisje wszystkie, które zostały wysyłane z ONZ-u do regionu, mówiły, ale kto sprzeciwia? To właśnie amerykański kolonializm. Ja słyszałem parę dni temu, Izraelczyka, który opowiadał o haniebnej w nawiasie roli Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. I wymienił też Polskiego Czerwonego Krzyża. Ja muszę wam wyjaśnić jedną sprawę. Żeby wszyscy widzieli, żeby wszyscy słyszeli. Wojsko izraelskie na zachodnim brzegu i w strefie Gazy strzela do pogotowie, do samochodów czerwonego, palestyńskiego, czerwonego poksiężyca i międzynarodowego czerwonego krzyża. Przedwczoraj słyszeliśmy wszyscy, jak lekarze ze szpitala Kamala Odwana w północnej części strefy Gazy mówili, błagali o wolna! Wolna Palestyna! Kiedy lekarze błagali, żeby Międzynarodowy Czerwony Krzyż ich uratował. Nie było ruchu. Wiecie dlaczego? Ponieważ nie po to, że Międzynarodowy Czerwony Krzyż nie chce, ale wojsko izraelskie cały czas strzela do tych wszystkich samochodów organizacji międzynarodowej. Słyszeliście wszyscy, że
3 dni temu zginął dziennikarz z telewizji Al Jazeera. Zginęło z nim 3 też ratowników. Sam raz błagali to samo o wysyłanie samochodu ze strony Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Ale niestety wojsko izraelskie nie pozwoliło, a strzelał powtórnie do tych ratowników i do tego dziennikarza. W sumie mamy 90 dziennikarzy zginęli w ciągu 2 miesięcy w tej zbrodniej wojny izraelskiej. Dlatego z naszej strony mówimy, że to nie jest wojna, to jest ludobójstwo. Kiedy 90 dziennikarzy giną, to znaczy każdy jest celem. A dowodem tego, proszę Państwa, posłuchajcie. 3 jeńców izraelskich uciekło w strefie Gazy. Uciekli. Nosili białą flagą. Szli w stronę swoich żołnierzy. Krzyczyli po hebrajsku. Pomimo tego wojsko izraelskie ich strzelał, mordował, zabijał z ziemną krwą. Wyobraźcie sobie, czy tych ludzi mogą być Palestyńczycy. I tak właśnie wojsko izraelskie zabija cywilów noszących białą flagą. Więc z czym mamy tutaj do czynienia w Libii? I szanowni Państwo, zbrodniarze, faszystowcy, nazistowcy, mordercy. Dziękuję Wam bardzo. Dzięki. Słuchajcie, jak tutaj jesteśmy, tutaj pan ambasador mówił o posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ. My wiemy, że to jest klub zbrodniarzy. I w Polsce oczywiście bardzo często słyszymy, że Putin jest zbrodniarzem. Bo jest. Nie ma co do tego wątpliwości. Ale Biden i cała reszta nie jest od niego lepsza. Biden jest dużo potężniejszym zbrodniarzem. I w kontekście dzisiejszej zbrodni w Palestynie jest bezpośrednio odpowiedzialny za to, co się dzieje w tym momencie w Strefie Gazy. Izrael musiałby skończyć wojnę w jeden dzień, gdyby tylko Stany Zjednoczone tego zażądały, gdyby wstrzymały pomoc i wojskową, i finansową. Izrael nie mógłby dokonywać tego, co robi. Ludobójstwo jest możliwe tylko dlatego, że Stany Zjednoczone i inni zachodni sojusznicy to umożliwiają. Ale wiemy, że o polityczni nie mówimy, o Palestynie, a tu nagle padają jakieś takie słowa na temat narodowców, na temat Putina i tak dalej. To jakaś paranoja. Netanyahu, Joe Biden, cała ta banda zostaną rozliczeni.